Ja nie widziałem u żadnego z chłopaków jakiegoś braku motywacji. Jednak to jest naprawdę życiowa szansa. Już pomijam to, że są pionierami w tym programie i w ogóle w takim pewnym cyklu reality show, które zamierzamy kontynuować. Więc jakby brak motywacji, wydaje mi się, że żaden by się tutaj nie pojawił. Wielu, nawet tych, którzy przegrali już walki, no jeden musiał się wykupić, gdzieś też zainwestować w tą swoją przygodę. Jeden zostawił kobietę z dzieckiem, czy tam drugi zostawił kobietę, która właśnie wyda na świat dziecko, więc jakby ilość tam poświęceń, każdy wykonał dużo, nie odmawiałbym żadnemu, ani też nie, w tym przypadku nie gloryfikował, wiadomo, że stawka rośnie, już jesteśmy na półmetku, więc automatycznie każdy czuje, że już jest tam, wiesz, krok od zwycięstwa i od tej głównej nagrody i od tego głównego ich marzenia, dzięki któremu się tutaj pojawili. Teraz jakby na stole tym naszym decyzyjnym mieliśmy tylko 4 nazwiska, więc jakby bardziej wyszło to, że dlaczego akurat Marcin z Tomim się przyjdzie im zmierzyć, było trochę konsekwencją całej tej układanki pomiędzy tymi 4 osobami, 4 zawodnikami. Uznaliśmy, że te zestawienia w tym, co mamy i w tych z tymi elementami, aktywami, którymi dysponujemy, będą najciekawsze. 2 zawodników, którzy prą do przodu, zawodników, którzy są zadziorami, wręcz powiem, więc jakby no to też gwarantuje, przynajmniej w moim odczuciu, no taką bitkę z prawdziwego zdarzenia. Wydaje mi się, że w sam raz, no bo musiałem poczekać, aż wszyscy skończą swoje pojedynki. To raz. 2, no też się trochę zregenerowałem, bo jednak zbijam trochę kilogramów. Nie ma co narzekać, ważne, że ta walka się w sumie odbędzie. Ciekawe moim zdaniem starcie, więc czekamy też na nie. Dużo bije prawą ręką na pewno. No powalił Pawła, to co widzieliśmy wszyscy, więc co mogę więcej powiedzieć? Więcej będę na pewno powiedzieć po naszej walce. No nie przeszkadza mnie, że nie będzie publiczności. Czy są, czy ich nie ma, wiadomo, że chciałbym, żeby moja kobieta była. Zawsze jest mój brat, mój narożnik, no ale no, trzeba się z tym liczyć, że jest taka, a nie inna sytuacja tutaj teraz w tej grze, więc wychodzimy i robimy swoje. Fajnie, że jesteśmy chyba, z tego co mi wiadomo, jedynymi zawodnikami w Europie, co walczą, także bardzo się z tego cieszę, czuję się jak w takim zamkniętym obozie i po prostu że robią nam te pojedynki, także jeszcze bardziej mnie to jara, fajnie nakręca, fajna jakaś to z tego wyjdzie później historia, więc no co, już się nie mogę doczekać jutrzejszego dnia i działamy. Tomek na pewno jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i tu nie ma co ukrywać, tak? Bardzo niebezpieczny, no charakterniak zdecydowanie. Tomek jest takim zawodnikiem, który wychodzi się bić, idzie na wojnę i trzeba mu, nie wiem, łeb urwać, żeby się poddał, tak? On się sam nie podda, on woli zginąć w klatce niż odpuścić, nie? I też wydaje mi się, że jestem takim zawodnikiem, dlatego myślę, że szykuje się bardzo ciekawa walka, tak? Co jeszcze mogę powiedzieć o Tomku? Bardzo niebezpieczny, walczy z niewygodny mańkut, mocno bije, jest w stanie bardzo dużo przyjąć. Bardzo mocny rywal, tak? Też myślę, że fizycznie bardzo mocno stoi, jest zarówno i szybki i właśnie silny. Myślę, że będziemy w podobnej wadze. Może on tam, nie wiem, z kilogram będzie cięższy, ale myślę, że jeśli chodzi o warunki fizyczne, to jesteśmy na podobnym pułapie. No ja ubolewam, że nie będzie wsparcia, bo zawsze wiadomo, no ten doping robi robotę i ta świadomość, że twoi bliscy, najbliżsi są i obserwują, przynajmniej na mnie działa motywująco, ale no taka jest, taką mamy sytuację w kraju, jaką mamy, taka jest kolej rzeczy i no nic tutaj nie zmienimy, tak? Trzeba zaakceptować decyzję i się pogodzić, tak? Dalej trzeba robić swoje, więc po prostu bez udziału bliskich, ale walka i tak się odbędzie, z czego jestem bardzo zadowolony, no bo jak wiemy w kraju wszystkie gale są odwołane i akurat my tutaj uczestnicy w programie mamy o tyle komfortową sytuację, że jesteśmy poddani kwarantannie, mamy się gdzie bić i mamy się gdzie konfrontować i w jakiś tam sposób zarabiać pieniążki tak dalej na życie. Na pewno jest to kwestia jakaś tam motywująca. Kontrakt owszem opiewa na 200 tysięcy czy nawet więcej, natomiast nie jest oficjalnie powiedziane, ile to jest walk, nie? A to też robi różnicę, bo to wiadomo, nie jest za 1, 2, 3 walki, ani nie 5, tylko składa się to na większą ilość walk. No niemniej jednak ciężko zarabiać takie pieniądze, jakie zarabia się w KSW na każdej innej gali w Polsce, tak? Kojarzy materiał, który był wrzucony jakiś tam czas temu u was nawet na stronie, gdzie ja też wypowiadałem się, że zdarzało mi się toczyć walki zawodowe za 200 zł, nie? No to wiesz, dodaj parę zer, zobacz, jaka to jest kolosalna
różnica. A fajnie jest móc robić to, co się lubi i zarabiać z tego godnie, tak, żeby na wszystko wystarczało dla ciebie i dla bliskich. Nie? Jak najbardziej to jest kwestia motywująca i do tego będę dążył też. Adrian Bartosiński, prywatnie mój przyjaciel, klubowy kolega, ćwiczymy w jednej parze już kupę lat i przyjaźnimy się po prostu, tak? Wcześniej razem staliśmy po bramkach, nie wiem, nawet nasze dziewczyny się przyjaźnią i wspólnie gdzieś tam wychodzimy na wieczory. Nie wypowiem się na temat finału, bo każdy z nas ma póki co inne walki na rozkładzie i skupiamy się na najbliższych celach. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że i ja wygram półfinał i Adrian, to wtedy będziemy się nad tym zastanawiać dalej. Póki co czekają nas inne wyzwania. Priorytet to jest wygrać półfinały. Nawet dzisiaj Kawul na odprawie mówił, że zwycięzców jest dwóch, że wygrywają program ci, którzy wchodzą do finału. Tak? I takie było założenie. Przechodząc przez turniej, finał odbywa się już na gali KSW. Wiemy doskonale, jaka jest sytuacja w kraju i że gale są podwoływane. Niemniej jednak mamy inne walki na rozkładzie i to jest nasz cel. Rozmawialiśmy już, ale to nie przed kamery, więc to między sobą mamy ustalone. A po półfinałach będziemy finalizować to, co rozmawialiśmy ze sobą. Może uda się nie zawalczyć. Kombinujemy coś, zobaczymy, jak się uda. Chcemy, żeby wyszło jak najlepiej dla nas przede wszystkim. To są tak dziwne, izolowane warunki tutaj w programie i tak wiele rzeczy różnych wpływa na to, jak i dlaczego ta akurat walka jest ciekawa, a nie inna. W zestawieniu z normalnymi warunkami, takimi profesjonalnymi, gdzie zawodnicy są izolowane, że trzeba dużo więcej brać rzeczy pod uwagę niż tylko skille, rekordy i argumenty na papierze. I tak też uczyniliśmy. Jakby przeanalizowaliśmy cały pobyt w programie całej czwórki i rozmawialiśmy z Blanką, która jest z nimi na co dzień w domu. No i wyciągnęliśmy wnioski. Wydaje nam się, że to zestawienie po pierwsze daje większą gwarancję jeszcze ciekawszego finału, a po drugie łączy w taki sposób chłopaków, że wydaje się, że jest duża szansa, że najbliższy dzień walk będziemy być może świadkami na przykład dwóch walk programu.